sygnału. Konkurencja tak radosna dla nas, jeśli chodzi o historię, przede wszystkim jeśli chodzi o występy Otylii Jędrzejczak. Pamiętamy jej do dziś aktualny rekord świata w Helsinkach bodajże. I na długiej, i na krótkiej pływalni, bo w Debreczynie właśnie na basenie 25-metrowym na Mistrzostwach Europy Otylia Jędrzejczak uzyskała, zdobyła złoty medal. Rezultatem 2 minuty 3,53 sekundy. To był wtedy rekord świata. Zobaczymy, które miejsce dałby Otylii Jędrzejczak. Dodajmy nowej pani prezes. Dodajmy nowej pani prezes. 14 lat po tym rekordowym występie. A zatem 200 metrów stylem motylkowym kobiet. Finałowa rywalizacja. Tutaj jeszcze chciałem taki malutki przerywnik, bo nasz czujny redaktor Maciek Bonecki zauważył, że Paweł Juraszek zmienił klub w tym roku i reprezentuje już AZS-ak UEF Katowice. Ale te początki kariery, wychowanek tak. Dzierżoniowskiego MKS-u 9, teraz już jako brązowy medalista w barwach nowego klubu, a Lana Pudar na razie najszybciej, najmocniej, najodważniej rozpoczęła, ale to 200 metrów stylem motylkowym. Tutaj 4 razy po 50 metrów, 8 długości basenu i tak jak powiedzieliśmy, tutaj zasada, że te pierwsze 100 metrów pływa się z głową, drugie 100 metrów. Niezwykle będzie ważna ta trzecia 50. Mówi się bardzo często, że to kluczowy moment tego wyścigu. Zgadza się, w szczególności właśnie w tej konkurencji 200 metrów z tym, która jest bardzo, bardzo wymagająca. Proszę mi wierzyć, niejednokrotnie, nawet więcej niż 1000 razy przepłynąłem ten dystans i wiem, o czym tutaj mówię. Teraz właśnie zawodniczki robią wszystko, żeby wytrzymać i tą ostatnią 50 jeszcze dokręcić, jeszcze wyśrubować ten swój wynik. Ilaria Bianchi, reprezentantka Włoch. Teraz widać, jak również mocno przyspieszać zaczyna Swietłana Cimirowa i właściwie w tym momencie zrównały się. Cimirowa już wychodzi na prowadzenie, ale różnice są minimalne. Wydaje się, że to właśnie Ilaria Bianchi i Swietłana Cimirowa będą tutaj walczyły o zwycięstwo, bo Lana Pudar, reprezentantka Bośni i Hercegowiny, będzie musiała tutaj starać się, by w ogóle stanąć na podium, bo zaczyna przyspieszać płynąca obok niej Helena Bach, reprezentantka Danii, smukła zdecydowanie dłuższe ramiona. No i teraz Swietłana Cimirowa, widać, jak bierze oddech na lewą stronę, obserwując swoją rywalkę, obserwując to, co dzieje się po lewej stronie, ale no, na ostatnich metrach bardzo do niej zbliżyła się właśnie reprezentantka Danii Bach i niewiele brakowało, by Cimirowa, koncentrując swoją uwagę na tym, by nie wyprzedziła jej Ilaria Bianchi, nie została wyprzedzona przez Helenę Bach, reprezentantka Danii, ostatecznie na drugim miejscu. Cimirowa wygrywa 2 minuty 4,97 sekundy. Bach z Danii na drugim miejscu, a Ilaria Bianchi na torze trzecim płynąca finiszuje na trzecim miejscu, a na czwartym miejscu słynna Węgierka.